Dzień dobry, lekki program polityczny. Witają Państwa. Jakub zadrożny i Karol Wenus. Szanowni Państwo, niestety na samym początku ostrzegamy, że dzisiaj raczej nie będzie to lekki program polityczny, dlatego że wydarzenia, które następują właściwie dzień po dniu powodują, że musimy porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, bynajmniej nie lekkiej. Jaką jest bezpieczeństwo Polski, naszego kraju, wpisane w geopolitykę, wpisane w to, co nas otacza? A to, że taki właśnie temat musimy dziś poruszyć, to wiedzieliśmy już przed tym programem, kiedy zastanawialiśmy się, jaką właśnie tematykę narzucić, bo Ostatnie dni zostały zdominowane przez wypowiedź Donalda Trumpa, która podważa tak naprawdę fundament NATO, jakim jest artykuł 5, czyli bezwarunkową deklarację współpracy w razie ataku na jedno z państw sojuszu. A związaną z tym yy, wizytę czy prezydenta Andrzeja Dudy, czy Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych, zapowiadano na marzec, czy um, polityków polskich, czy Donalda Tuska, czy um, Radosława Sikorskiego w państwach europejskich, no bo Europa musi się sama zbroić. No więc i tak byliśmy przygotowani na ten temat. No ale co się dzieje dzisiaj? Od razu mówię, nagrywamy program. 16 lutego, 13.30, no jadąc do studia, niespełna godzinę temu otrzyma, otrzymaliśmy informację, że Aleksiej Nawalny nie żyje. Ja nie wiem, czy to jest coś, co, czego można było się spodziewać. Właściwie wszyscy wiedzieliśmy, że prawdopodobnie taka informacja z Rosji nadejdzie, ale mimo wszystko, że wszyscy się tego spodziewali, to nie wiem, czy, czy, czy byliśmy na to gotowi. Co, co nam to mówi o obecnej Rosji? O tym, w jakim kierunku idzie reżim Putina? Pamiętajmy, że w Rosji również nadchodzą wybory. I to jest właśnie ciekawa kwestia. Chciałoby się powiedzieć jak klasyk, że dzisiejsze informacje wyścierają jutrzejsze kubły na śmieci. No ale tym razem tak nie będzie, ponieważ... To, co się zadziało w przestrzeni publicznej w ostatnim tygodniu i dzisiaj to, co usłyszeliśmy, no, pokazuje, że bardzo niepokojące sygnały dotyczące generalnie nie tylko bezpieczeństwa Polski, ale też i bezpieczeństwa światowego. Weźmy, weźmy tutaj chociażby to, co powiedziałeś wcześniej, czyli zeszło, zeszłotygodniowy wiec wyborczy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w prawyborach amerykańskich kandydat na prezydenta z Partii Republikańskiej Donald Trump ogłosił, że Wobec tego, jeżeli kraje wspólnoty, yy, wspólnoty natowskiej nie będą wywiązywać się z 2% PKB przeznaczonego na obronność, to on wtedy będzie nawet wręcz namawiał prezydenta tak. Putina do tego, żeby zaatakował te kraje. Oczywiście później e, bardzo bardzo był ciekawy wywiad z jednym z senatorów z Teksasu, który powiedział, no Polski to nie dotyczy, jesteśmy cały czas przyjaciółmi Polski, e, wierzymy w Polskę, Polska jest tutaj naszym przyjacielem e, na wschodniej flance w Europie środkowo-wschodniej. No ale to, tak jak powiedziałeś słusznie, podważa regułę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oczywiście, to podważa fundament. Słyszę e, w dyskursie polskim takie... Poglądy, że właściwie to nie dotyczy nas, bo my przeznaczamy chyba prawie 4% PKB na obronność przy tym deklarowanym 2% zgodnie z zasadami NATO, a więc niemalże dwukrotnie przewyższamy tę granicę i że Polski miałoby to nie dotyczyć. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że jeżeli dopuścimy podważanie z jakichkolwiek powodów, Fundamentalnej zasady, tak jak powiedziałeś, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, fundamentalnego artykułu 5, jeżeli wprowadzimy warunkowość do tego, um, do tego artykułu, to dzisiaj może być, tym warunkiem może być zapłata takiej, a nie innej kwoty pieniędzy, czy też przeznaczenie ich na zbrojenia. No, wiadomo, na pewno Donald Trump chciałby. Aby najchętniej y, kraje, no głównie europejskie, przeznaczały te 2%, oczywiście w ramach przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych, czyli de facto chciałby, aby no, niejako zapłaciły haracz Stanom Zjednoczonym. E, natomiast jeśli wprowadzimy warunkowość, to dzisiaj, tak jak mówię, ten warunek może dotyczyć. Zapłaty określonej kwoty pieniędzy, przeznaczania ich na zbrojenia, a jutro może dotyczyć czegoś innego, i wtedy już może to dotyczyć Polski. A wszyscy, którzy mówią spokojnie, spokojnie, to dotyczy tylko ataku yy, Rosji, na przykład na Niemcy, Polska może czuć się bezpiecznie, no to ja im wszystkim polecam przyjrzeć się. Mapie. No dobrze, to ja bym troszeczkę z tobą polemizował tutaj. Nie do końca zgodzę się z tym i bym nie demonizował tutaj Donalda Trumpa. Jeszcze w tym znaczeniu, że Donald Trump nie do końca jest politykiem, a raczej zawsze był biznesmenem i do tego nie zawsze dobrym. Dlatego tutaj bym troszeczkę poszedł w tym kierunku, że to jest troszeczkę taka rozmowa z serii. E, takich biznesowych negocjacji, Political które pokazują, change. że Donald Trump próbuje coś ugrać na razie na własnym podwórku, czyli chce po pierwsze przekonać swoich wyborców do tego, żeby to on był kandydatem z tej prawej strony sceny politycznej, a z drugiej strony chciałby dać taki jeden sygnał, troszeczkę, że pamiętajcie, to jednak my mamy te pieniądze, my mamy tą broń i od nas wiele zależy, co jest bardzo złe w perspektywie tego, co powiedziałeś, oczywiście podważenia w ogóle zasad funkcjonowania. Funduszu, ale co do zasady, to ja bym uważał, że machina amerykańska, która no, miele dosyć długo, pamiętajmy jeszcze o jednym, że masz wybory nie tylko prezydenckie, a potem aż wybory do kongresu i do senatu, tak, teraz które odwrócić. zmieniają totalnie sytuację. Też mogą odwrócić, teraz prezydent nie może w Stanach Zjednoczonych wszystkiego, jeżeli nie będzie miał kontrasygnaty ze strony parlamentu. I tutaj jeszcze bym poczekał z tą kwestią do tego, w jaki sposób Donald Trump będzie swoją politykę kształtował, szczególnie tą politykę zagraniczną, dlatego że Donald Trump już nieraz pokazał, że wycofywał się bardzo szybko z pewnych stwierdzeń i wchodził na zupełnie inne Obszary, które dzisiaj jeszcze są niezdefiniowane. To jest jedna kwestia. A myślę, że druga kwestia jest fundamentalna, taka, że. Chyba to jest też bardzo dobry, wbrew pozorom, sygnał do tego, żeby kraje europejskie też troszeczkę się obudziły i zredefiniowały swoje myślenie o zbiorowym bezpieczeństwie w Europie. To dotyczy chociażby Stanów, przepraszam, dotyczy to Niemiec i Francji jako dwóch najważniejszych krajów, a co też za tym idzie, świadczy o tym wizyta Donalda Tuska, który pojechał właśnie reaktywować trójkąt weimarski w nowym kształcie. Ponieważ nie było tam naszego prezydenta. Notabene to jest bardzo ciekawe, co mówisz e, z tego powodu. I ja od razu mówię, że ja cały czas zerkam na informacje, które się pojawiają. No właśnie, o, szanowni państwo, my, nic Nawalny, nie powiedzieliśmy my, o Nawalnym. My, 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 nic, my nie zapominamy o tej kwestii. E, widzę, że jest, e, pojawił się jakiś artykuł sprzed dosłownie pięciu minut natomiast hipotezy dotyczącej jego śmierci. My będziemy przez cały program mówić o tym, natomiast po prostu na chwilę obecną informacje to może, są tak skąpe. Może stąpe. wracając do kwestii jeszcze tak. bezpieczeństwa europejskiego. Więc wróćmy do e, tej kwestii, a będziemy tak. poruszać kwestię Nawalnego. Wtedy jak pojawią się informacje, zanim wrócimy do tej, do tej kwestii bezpieczeństwa europejskiego, z którym przecież to wszystko się wiąże. Ja powiem, co wiemy na chwilę obecną. Na chwilę obecną mm, mamy komunikat... Y Komunikat y, służby y, więziennej rosyjskiej, z której wynika y, cytuję 16 lutego skazany y, nawalny y, aleksiej po spacerze poczuł się źle i niemal natychmiast stracił przytomność. Niezwłocznie przybyli na miejsce pracownicy medyczni zakładu karnego, wezwano pogotowie ratunkowe, przeprowadzono wszelkie niezbędne czynności reanimacyjne, ale nie przyniosły one Pozytywnego rezultatu. Lekarze pogotowia ratunkowego potwierdzili śmierć skazanego, trwa ustalenie przyczyn zgonu. Będziemy do tego wracać, będziemy o tym mówić, jak dodatkowe informacje będą się pojawiać. No bo niewątpliwie no jest to zabójstwo więźnia politycznego. Nie zapominamy o tym, tak jak rozmawialiśmy przed programem, że Aleksiej Nawalny był nacjonalistą rosyjskim i z faktu, że ktoś nie lubi Putina, jest przeciwnikiem, a może nawet wrogiem Putina nie wynika fakt, że jest przyjacielem Polski, nie Chociażby, nie tylko Polski oczywiście, ale też generalnie, generalnie świata, nie, świata zachodu, co dzisiej, dzisiejszego ładu i porządku, jaki panuje w Europie, ale ja tu chciałbym nawiązać ale do... Nie możemy, tylko poczekaj, nie możemy zapomnieć o tym również, że to był więzień polityczny, który siedział i zginął za to, że miał inne poglądy polityczne, że był wrogiem politycznym Putina, że on zginął w walce politycznej o władzę i to polecam wszystkim, którzy chcieliby uważać, a tacy nierozsądni osobnicy znajdują się w naszym państwie i nie tylko w naszym państwie, że Właściwie z Rosją można normalnie rozmawiać, bo jest na poły demokratycznym krajem. Nie, jest dyktaturą wyjątkowo krwawą i brutalną. To tylko moje oświadczenie. Tak, to prawda. Natomiast co to dzieje się i co zmienia w naszej sytuacji geopolitycznej Polski, czy w ogóle Europy, czy w ogóle ten mord polityczny, można go tak nazwać, zabójstwo polityczne na zlecenie Kremla, zmienia? No oczywiście zmienia to że mamy za miesiąc wybory w Rosji. Oczywiście wybory, jest to powiedziane górnolotnie, dlatego że to nie będzie żaden plebiscyt, a to będzie pokazanie tylko tego, że Pan Putin zostanie na kolejną kadencję wybrany tak. przywódcą, w oparciu 110%, przywódcą, 110%. przywódcą Rosji. Dokładnie. I też ta sytuacja, która się dzisiaj dzieje w Ukrainie, patrząc na zmasowany atak na front wokół fdf i straty, jakie ponoszą i jedna i druga strona oraz... Nakłady, jakie tam idą, no pokazują, że widać wyraźnie, że jest to, jest to celowe działanie, które chyba no tutaj ma pokazać siłę i moc sprawczą przed wyborami i armii rosyjskiej i też działania aparatu państwa, patrząc na to, jak obchodzi się z przeciwnikami politycznymi. Czy, ma, czy mamy się bać? No, bo z drugiej strony, jeżeli takie niepokojące informacje do nas dochodzą, myślę, że bać na razie nie mamy się czego w tym znaczeniu, że nie grozi nam to w perspektywie najbliższej, ale warto o tym myśleć, jeżeli chcemy przygotować się do ewentualnych, do ewentualnych ruchów y, Rosji w przyszłości. A co za tym idzie, należy też pomyśleć o tym, jak my chcemy kształtować nasze bezpieczeństwo. Względem tego, jak dalej, na przykład budować dobrobyt kraju i czy duże projekty infrastrukturalne wiem, do, to jest to, do jest c, do to co powinniśmy. Wiem, dążysz do CPK, tworzyć. wiem, że to Twój konik, ale zanim przejdziemy do CPK, musimy jednak e, jeszcze trochę czasu poświęcić tej sytuacji e, geopolitycznej, bezpieczeństwa. Tej, tej nodze bardziej wojskowej, zbrojeniowej, zanim przejdziemy do tej nogi, na której też musimy bardzo intensywnie stać i stabilnie, czyli nogi gospodarcze. I za chwilę Ci wytłumaczę, dlaczego to się bardzo mocno ze sobą łączy. A ja będę jednak z uporem maniaka wracał, bo jeszcze parę istotnych rzeczy musimy powiedzieć o tej kwestii zbrojeniowej. Po pierwsze, e Plan y, Donalda Trumpa, dzisiaj Bloomberg podał, jak miałby wyglądać plan pokojowy Donalda Trumpa po ewentualnym przejęciu władzy w Stanach Zjednoczonych, y, bo mówił, że zakończy w jeden dzień. Y, on lubi takie sformułowania, y, takie proste rozwiązania trudnych tematów, przynajmniej w wersji retorycznej, bo później, y, kiedy to się Przychodzi to do czego to okazuje się jak Diabeł skuteczny, tak, jak skuteczny jak jest. Ja też w poprzedniej kadencji słyszałem, że on w taki bardzo prosty i szybki sposób zakończy kwestię. Korei Północnej, która wtedy była taką, takim problemem na topie, który dzisiaj został odsunięty i on się tam tli na tym Pacyfiku. No ale pamiętajmy, że Pacyfik jednak będzie kluczowy w przyszłości dla Samozjatyki. Ale tutaj muszę Ci wejść skanę. słowo, bo jest bardzo ważna kwestia, o której zapomnieliśmy. To jest to, że Korea Północna zmienia swoją doktrynę, ponieważ już nie dąży do zjednoczenia obu Korei, jak to było wcześniej zapisane. Jakby zdejmując ten łuk. Porozumienia, który jest, był dotychczas w stolicy, to też pokazuje o tym, że gdzieś tam te ruchy, tak jak słusznie powiedziałeś, na tym Dalekim Wschodzie, będą oddziaływać także też tutaj na sytuację u nas w Europie i też no, w pakcie północnoatlantyckim. Bo to bo, po, zauważ sytuację. Dotychczas pakt był tylko i wyłącznie przewidziany tak naprawdę. Oczywiście na spór, on cały czas jest spadkobiercą sporu zimnowojennego, tak? Czyli z. Czyli starcia tego pierwszego z drugim światem, tak? czyli wschodu z zachodem, gdzie po jednej stronie były Stany Zjednoczone jako hegemon tego bloku, a po drugiej hegemonem był Związek Radziecki. Oczywiście, że to się będzie zmieniać. A dziś w orbitę, może nie bezpośrednio NATO, no ale generalnie interesów północnoatlantyckich, chodzą takie tematy jak Izrael i strefa gazy, wchodzi kolejny temat, który jest właśnie bardzo na topie, czyli tak jak słusznie zauważyłeś, Tajwan. No i za Tajwanem oczywiście sytuacja Australii i kolejnego paktu, tak, który Aukurs, się stworzył. Ta, e, Australia, e, e, Stany, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Wielka tak, Brytania, tak, e, solidny sojusz wojskowy, o którym Więc... mało się mówi w Polsce. E, ale bardzo na temat Izraela ja też mógłbym powiedzieć parę swoich przemyśleń i test, które mogą być prawidłowe, nieprawidłowe. Natomiast co chciałem powiedzieć o Donaldzie, Donaldzie Trumpie? Trump powiedział, że zakończył w jeden dzień wojnę yy, Ukraina-Rosja. I dzisiaj Bloomberg podał, w jaki sposób miałby to, miałoby się to odbyć, czyli wielki plan pokojowy Donalda Trumpa. No więc, szanowni państwo, to polega to na tym, że Donald Trump miałby pójść do, yy, do Zlańskiego i powiedzieć mu, albo siądziesz do rozmów pokojowych, albo wstrzymam całkowicie dostawy broni. Z drugiej strony miałby pójść do mm, Putina i powiedzieć: albo siądziesz do rozmów pokojowych, albo znacząco wzmocnię dostawy broni do Ukrainy. Znaczy, ja uważam, że jest to. I nie chcę używać e, ostrych słów, bo wszystkie słowa, które e, cisną mi się na usta, są słowami obraźliwymi. Ja tego chciałbym uniknąć. No dobrze, powiem, że jest plan naiwny i niemądry. Na, na, na e, poziomie klasy pierwszej, e, czyli Józio w pierwszej klasie podstawow, podstawówki, pisze. Na wypracowanie, jeśli już potrafi pisać, że sobie tak wymyśli, że pogrozi jednemu i drugiemu palcem i oni się dogadają, nie trudno sobie wyobrazić, dla kogo, czy dla Ukrainy, czy dla Rosji będzie to mm, większą groźbą, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, co Trump miałby jaką bronią ewentualnie przekazaną Ukrainie, Trump miałby zagrozić Putinowi. Chyba nie wiem, bronią atomową. Ja myślę, że to tylko pokazuje sposób działania Donalda Trumpa, który nie jest politykiem, a jest cały czas biznesmenem, do czego wracam i troszeczkę to są takie tanie chwyty biznesowe, które chyba w polityce się nie sprawdzają, a nie powiem inaczej, nie przystają głowie państwa, a na pewno już przywódcy największego mocarstwa na świecie, który chce cały czas, mimo wszystko jednak być hegemonem i kierować światową polityką. To jest taka uwaga, która chyba zamyka ten temat, bo tutaj o Donaldzie Trumpie na tym etapie Dodad nie mamy co dyskutować. Tak, dodatkowo chciałbym powiedzieć, że... Bo nie wiemy nawet, czy on w ogóle zostanie prezydentem. Czy zostanie prezydentem? To jest osobna, osobna kwestia, którą będziemy poruszać i e, być może nawet będziemy w jakiś sposób e, nie chciałbym zapowiadać, ale może uda się stworzyć wieczór wyborczy, noc wyborczą w, w Stanach Zjednoczonych na antenie telewizji biznesowej. E, natomiast o ile Biden jest przewidywalnym e, prezydentem, jeżeli też on będzie startował, bo coraz głośniej się mówi mm, o e, Michelle Obamie. Więc... Jest przewidywalny, o ile pamięta, o czym mówi. O no ile niestety, pamięta, o czym mówi. Ten musimy, wiek jest, musimy nie zapominać Ten wiek jest, kwestii, bardzo, jest e, no bardzo dotkliwy i tu, te, tego nie można pomijać. Natomiast Donald Trump też do młodzieniaszków nie należy. On jest... E, Młodszy zaledwie o 4 lata. Naprawdę kształtuje się w opinii publicznej na młodzieniaszka Donald Trump, a on ma 77 lat. Jest 4 lata młodszy od Joe Bidena, więc też jest to osoba bardzo wiekowa. I tylko kończąc temat, temat Donalda Trumpa, chcę powiedzieć, że on ma bardzo dużą słabość, która jest widoczna, czyli gigantyczne ego. A kto, jak kto, ale Putin też nie młodzieniaszek swoją drogą. E, będzie już w, 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 podczas ewentualnej drugiej kadencji Trumpa umiał wykorzystywać to jego Trumpa i rozgrywać Trumpa. Myślę sobie, że podczas pierwszej kadencji Putin, no użyję mocnego słowa na tyle wytresował sobie Trumpa, że podczas ewentualnej drugiej kadencji e, Donalda Trumpa będzie mógł to wykorzystywać i ten jeżeli prawdą byłby ten bzdurny plan ok, pokojowy, o którym mówi Bloomberg, no to ten to właśnie ten plan pokazuje, że Trump raczej będzie tak grał, jak mu, jak mu Putin zagra. Natomiast kończąc Donalda Trumpa, zanim przejdziemy do CPK i zanim sprawdzę aktualne informacje o śmierci Nawalnego. No, to chciałbym powiedzieć parę słów o bezpieczeństwie europejskim, bo, tak jak mówiłeś, jako Europa musimy zacząć się zbroić. Musimy przyjąć do wiadomości, że nie zawsze będzie ten wielki brat z oceanu, który będzie dawał tą hard power, tylko również hard power w swoim zakresie musimy tworzyć. I tutaj jest bardzo ciekawy bardzo ciekawym i kluczowym krajem jest Francja. Zwrócę uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, wizyta Donalda Tuska u Emmanuela Macrona, podczas której Emmanuel Macron dalej powiedział to, co już mówił wcześniej, czyli że Francja jest gotowa przejąć odpowiedzialność za Europę pod kątem zbrojnym. To jest koncepcja francuska od wielu lat, dlatego że Francuzi no, nie żyją złudzeniami w tej postaci, że gospodarczo dościgną Niemcy, dlatego, że ich gospodarka jest już tak zapóźniona w stosunku do Niemiec, że ciężko, ciężko wyobrażać sobie to, aby Francja doścignęła Niemcy, bo ona z każdym rokiem traci, traci dystans do Niemiec, z uwagi również na brak istotnych reform gospodarczych, rynku pracy i tak dalej. Natomiast ten Aspekt, na którym Francja może nie to, że doścignąć Niemcy, ale nadawać to na Europie, no to jest właśnie as, aspekt zbrojny. No, Francja, jako jedyna w Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii, dysponuje bronią atomową. I zatem Emmanuel Macron w interesie francuskim przedstawia właśnie taką koncepcję, aby Europa. Również zapewniła swoje bezpieczeństwo nie tylko gospodarcze, ale także zbrojne. No a jak chce, będzie chciała zapewnić zbrojne bezpieczeństwo, no to ta Europa będzie musiała oddychać dwoma płucami. gospodarczym niemieckim, no i właśnie wojskowym. E, francuski, to tak, ja ci że... tutaj wejdę w słowo, bo powiedziałeś bardzo e, ważną kwestię. Oczywiście tutaj użyłeś skrótu, myślę, że chodziło o to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a nie z NATO. E, a, ty, więc... Nie, to o, oczywiście, że. Nie, ja powiedziałem, że jedyne e, w Europie, w Unii Europejskiej, tak, tak, tak oczywiście, tak, to, że tak. Oczywiście, e, tak, siłami, które są w stanie przenosić broń jądrową jest oczywiście Francja. Ale ja bym chciał na, nawiązać do jednej kwestii, ponieważ my cały czas mówimy o tym traktacie piątym, e, właściwie artykule piątym, piątym. traktatu wa, waszyngtońskiego, paktu północno- tak. Atlantyckiego, a ja bym wrócił do kwestii fundamentalnej, czyli umieśliczyć, licz na siebie. A o czym to mówi? To mówi o tym artykuł trzeci. Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego traktatu, strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zanim te siły szybkiego reagowania na to, czy szpica europejska, jaką nazwiemy, przyjdzie nam z pomocą, musimy się bronić. Tutaj pokazała Ukraina bardzo dobrze, że pierwsze 48 godzin było kluczowe do tego, żeby świat, Stany Zjednoczone, Europa i Polska pomogły w tym konflikcie. Dlatego to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne w kontekście tego, kto rozdaje karty na kontynencie i gdzie my się chcemy dalej pozycjonować w przyszłości, natomiast nie zapominaj o jednym. Jeżeli my chcemy dostać pomoc, to musimy zrobić tak, żeby ta pomoc była możliwa do wykorzystania, do tego żebyśmy my tutaj mieli możliwości zbrojne, żeby te oddziały lądowały, żeby te oddziały tutaj e, mieszkały, były zakwaterowane i żeby mogły nam pomóc w odparciu ewentualnej inwazji przeciwnika. I domyślam się do czego nawiązujesz mówiąc o tym, że musimy zapewnić ciągi logistyczne, żeby te oddziały mogły gdzie lądować. I już przechodzimy do centralnego portu komunikacyjnego. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, a może dwie rzeczy. Po pierwsze, zgadzam się z Tobą i nie zgadzam o tyle, że faktycznie Ukraina pokazała. Jak ważne jest te własne zdolności obronne. No, bitwa Kijowska, myślę, że kiedy opadnie kurz wojenny w końcu i będziemy mogli ocenić tą bitwę Kijowską, która rozbyła się w pierwszych dniach, tygodniach wojny, pewnie zostanie oceniana przez historyków jako równie istotna jak bitwa warszawska. 1920 roku, dlatego, że ona powstrzymała tak naprawdę Rosję przed szybkim i łatwym zwycięstwem. A mając wojska rosyjskie na Bugu, pewnie tak wesoło by nam tutaj nie było. Znaczy, nie mówię, że jest nam bardzo dzisiaj wesoło, ale byłoby znacznie, znacznie, znacznie gorzej. To jest raz, dwa. Tak, pamiętajmy o tym, żeby się zbroić ale też nie ulegajmy jakiejś e, zbiorowej e, histerii i wizji tego, że Polska będzie dysponowała taką siłą zbrojną, aby samodzielnie, bez pomocy, przeciwstawić się Rosji. Bo pamiętajmy, że Ukraina oprócz swoich zdolności, zdolności wojskowych, no jednak w znacznej mierze, przynajmniej sprzętowo, opiera się na tym, co dostarcza jej Zachód. I już przechodzimy do CPK, tylko mówię: To Ja muszę szybki... tutaj tak. troszeczkę rys historyczny. Update, tylko chciałbym, update chciałbym chcę powiedzieć o, na, o e, Nawalnym, bo pojawiają się pierwsze komentarze. Prezydent Litwy napisał: Aleksiej Nawalny został zamordowany przez kremlowską brutalność i chęć wyciszenia opozycji za wszelką cenę. Czyli widzimy tutaj twarde stanowisko. A, krajów bałtyckich pewnie będzie równie twarde stanowisko przedstawicieli naszych mm, naszych w, 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 władz, jako, jako krajów przyfrontowych, które żyją w cieniu rosyjskiego zagrożenia. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział oczywiście lżej i bardziej dyplomatycznie że jest bardzo zasmucony i zaniepokojony doniesieniami o śmierci rosyjskie, rosyjskiego opozycjonisty i stwierdził, że Rosja realizuje coraz bardziej autorytorne działanie. Używa presji przeciw opozycji już od wielu lat. Pytanie, co się zmieni? Zaś kanclerz yy, Scholz powiedział, że Rosja nie zmienia się od wielu lat. Yy, podobną yy, podobną yy, wypowiedź mamy ze strony premiera Wielkiej Brytanii Rysiego Sunaka. Co z tym CPK? No właśnie, ale żeby przejść do CPK, chciałbym jeszcze tu powiedzieć bardzo ważną kwestię, ponieważ poruszyłeś też kraje bałtyckie. To yy, też w jaki sposób. Mamy się bronić ewentualnie, ile mamy wytrzymać podczas jakiejkolwiek agresji. Mówimy tutaj bardziej o agresji ze wschodu oczywiście, no ponieważ Bałtyk staje się Morzem Bałtyckim. Od południa graniczymy z krajami, które są po pierwsze w Unii Europejskiej, a po drugie w Pakcie Północnoatlantyckim, więc zostaje nam. Tylko Jeziorem wewnętrznym zostaje nam nie, nie, tylko nie, ten nieszczęsny Wschód. I tutaj mamy dwie możliwości. No Albo możemy. Próbować bronić się lub dostarczać sprzęt i inne rzeczy drogą morską, czyli poprzez Bałtyk, albo możemy tutaj dostarczać ją drogą lotniczą poprzez no, jakieś możliwości, które albo sobie stworzymy, albo będą to możliwości, które. No, Ad hoc trzeba będzie przygotować, co pokazuje Rzeszów, e, i na szybko e, zorganizowana akcja amerykańska dowozu sprzętu dla Ukrainy. I tutaj przechodząc już bezpośrednio do CPK, to może w ogóle powiedzmy o genezie, czym jest CPK, i czym było CPK, i czym chcemy, żeby było CPK. Ponieważ bardzo ważne, to jest skrót od Centralnego Portu Komunikacyjnego. On zakłada oczywiście li tylko i wyłącznie duży hub e, przeładunkowy lotniczy który ma w większości e, przejąć e, operacje, duże operacje międzynarodowe na rynku lotniczym. Ale z czym to się wiąże? To się z tym wiąże, że musimy stworzyć całą infrastrukturę drogowo-pociągową, e, drogowo, e, że tak. tak to określę, czyli całą, powiedzmy sobie, koło, gdzie te szprychy będą dowoziły e, ludzi do tego miejsca. A co się za tym wiąże? No to jest po pierwsze też duże obciążenie dla państwa, to też jest obciążenie w y, naszej międzynarodowej y, polityce z naszymi sąsiadami, którzy nie do końca są chętni ku temu, żeby w Polsce powstał duży hub komunikacyjny, który przejmie dużą część operacji. Patrzmy tutaj na Niemcy, ponieważ Niemcy najwięcej tutaj mogą stracić na tym projekcie, ale musimy spojrzeć na ten projekt szerzej, ponieważ ten projekt powstał już nie za czasów rządów PiSu, ale powstał już w roku 2004-2005 w zamyśle jeszcze za rządów SLD. Czyli tutaj ten pomysł dużego hubu komunikacyjnego powstał zanim jeszcze weszliśmy do strefy Schengen, a byliśmy świeżo dopiero co w Unii Europejskiej, gdzie no, operacje lotnicze były promilem tego, co dziś, czyli 20 lat temu była koncepcja. I tutaj jeszcze dochodzimy do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie wchodzą tutaj także Chińczycy ze swoimi planami jedwabnego szlaku, gdzie mają Polskę w centrum uwagi, tego miejsca, do którego chcieliby docelowo dostarczać towary i stąd rozprowadzać je po całej Europie. Więc tutaj mamy kilka bardzo ciekawych koncepcji, które zmaterializowały się za czasów poprzedniej ekipy, czyli rządów Prawa i Sprawiedliwości, w postaci centralnego portu komunikacyjnego, który miał powstać w Baranowie, no można powiedzieć pod Warszawą, a tak, żeby już tutaj naciągać to pomiędzy Łodzią a Warszawą, pomiędzy dwoma... Czy tam trzema głównymi arteriami drogowymi Polski? Więc położenie teoretycznie jest ciekawe, rozwojowe, no ale na dziś okazuje się, patrząc na radę gabinetową, którą otworzyli pan prezydent i pan premier, że na dziś oprócz dużych kosztów wydanych, które poszły na przygotowanie infrastruktury, na projekty i na biuro i obsługę, niewiele powstało. I teraz mamy pytanie, czy chcemy rozmawiać i zamknąć się w tych dwóch plemieniach i rozmawiać o tym, czy to jest dobre, czy złe, czy chcemy spojrzeć szerzej na ten problem, a właściwie na wyzwanie, które na nas czeka, jak stworzyć coś, co będzie w przyszłości po pierwsze generowało przychody dla Polski, a po drugie będzie też wzmacniało nasze bezpieczeństwo, no bo gdzieś te wielkie samoloty z dostarczeniem sprzętu, chociażby dla oddziałów NATO, tak? Czy Dostarczaniu żołnierzy, no muszą gdzieś powstać. Więc pytanie, czy dziś nie, nie, nie myślimy o tym, żeby porozmawiać o tym projekcie jako o czymś szerszym, o czymś, co niekoniecznie musi się zmonetyzować i nie musi na siebie zarabiać, ale daje nam pewne bezpieczeństwo kraju? E, wiesz co? To. Ja nie ukrywam, ja nie znam się na tym temacie i nie będę starał się wypowiadać jako, jako ekspert. No Ty masz gigantyczną wiedzę. Rozmawialiśmy przed programem. Też e, powiedziałeś, że to jest e, takie miejsce spotkania, zarówno patrząc na zachód, pod kątem tym wojskowym, o którym dzisiaj myślimy przede wszystkim, ale nie powinniśmy się zamykać tylko na niego, dlatego że parę lat temu nie myśleliśmy o, e, o, o sprawach wojskowych. I być może za parę lat też nie będziemy patrze, y, myśleć o y, sprawach wojskowych, tylko bardziej o sprawach gospodarczych. No i tu mówiłeś, że te y, kwestie związane z y, współpracą z Chinami, tak? Czyli że ta... Y, koncepcja portu komunikacyjnego była wpleciona w koncepcję jedwabnego nowego jedwabnego szlaku chińskiego więc to zaraz o tym zaraz możemy podyskutować i, i tutaj oddam ci głos jako sobie posiadającej no dużo większą wiedzę w tym zakresie. Natomiast poruszyłeś bardzo ważną rzecz, do której um, jednak postaram się odnieść i czuję się jakoś tam um, intelektualnie uprawniony do, do, do rozmowy o niej. Mianowicie tego, czy mamy się zamknąć w dwóch plemieniach i czy nie jest tak, że powinny znajdować się w naszym raz dyskursie politycznym, a w dwa realnej praktyce rządzenia, są dwie różne rzeczy. Amerykanie to ładnie mają językowo e, rozstrzygnięte, bo mają e, słowo politik, czyli jak zdobyć władzę, jak wygryźć kolegę z listy, e, jak drugą stronę e, ubrudzić w coś, co jest e, społecznie nieakceptowalne, czyli kto kogo do ziemi i sztuka prowadzenia kampanii wyborczej, i policy, foreign policy, czyli sztuka polityka zagraniczna, jako sztuka rządzenia tak, państwem. Sztuka prowadzenia polityki. Zarządzania, generalnie. prawda? Czyli my y, powinniśmy mieć y, pewne projekty wyciągnięte poza nawias, y, zarówno polityk, jak i policy, czyli zarówno sztuki zarządzania państwem, jak i tej y, tego właśnie dyskursu politycznego, który czasem jest bardzo ostry. No i nie ukrywajmy, koncentruje się noty, na tym, aby zdobyć władzę. A zdobyć władzę można wtedy, jak ja dostaję więcej głosów, niż mój przeciwnik. Tak? E, no i tak, tak powinno być. Natomiast tak nie jest i to jest wina już całej sceny politycznej. Mówisz SLD, czyli od tego czasu mieliśmy rządy SLD, rządy pierwszego PiSu w koalicji z samoobroną LPR-em, później był po też ten projekt gdzieś tam przetrwał, później były samodzielne rządy PiSu, czyli mamy piątą koalicję, obecnie rządząca PO-trzecia droga lewica jest piątą koalicją rządzącą od czasu, kiedy powstała ta koncepcja i uważam, że Błędem politycznym, który nie pozwala nam, e, nie pozwala nam wyciągać e, pewnych rzeczy poza nawias e, sporu politycznego, jest to, że jest przyzwolenie społeczne na to, aby wielkie projekty narodu polskiego, powiem górnolotnie, były przywłaszczane przez konkretne opcje polityczne. Spójrz na gazoport. E, w sprawie gazoportu świnoujściu, można było powiedzieć, to jest wspólny projekt Polski, narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, obywateli polskich in gremio. Tym Sceny bardziej wejdę ci in słowo, bo on nie powstał dziś ani wczoraj. Jego zamysły były dużo wcześniej, To jest warte podkreślenia. I, a, a, a do czego dochodzi? PiS mówi, ha, wypina pierś do orderu, słuchajcie, koncepcja to powstała za naszych rządów, tych pierwszego PiSu. No więc PiS mówi... Nasz. To jest nasz. Gazoport w Świnoujście jest nasz. Później Platforma przyszła no i Donald powiedział, no halo, ale właściwie tak realnie to my go zbudowaliśmy od początku do końca. Więc to jest nasz. Nasz gazoport, politycznie, gazoport w Świnoujście jest nasz. No, ale Gazopor został utworzony już za y, drugich rządów y, PiSu, czyli po 2015 roku, y, po wyborach 2015 roku. No więc co robi PiS? Zamiast powiedzieć, słuchajcie, to jest taki projekt, który powstał w ogóle wcześniej, później y, jakieś tam pierwsze dokumenty przygotował PiS. Nasi poprzednicy PO, PSL, których bardzo mocno krytykowaliśmy, jednak y, przeprowadzili ten projekt. Co należy im oddać, no a my dzisiaj otwieramy ten gazoport, i to jest przykład, że poza kwestiami sporu politycznego są rzeczy, które łączą nas nawet pomimo bardzo ostrego sporu politycznego. Czy tak było? Nie. Każdy rząd. Wypinał pierś do orderu. I z CPK jest podobnie. To znaczy, być może platforma nie chce. Ja nie wiem, czy tak, notabene, czy nie będzie kończony ten projekt, i zaraz powiem o swojej tezie, o swoich przewidywaniach, ale to nie są przewidywania, jakbym miał ustawiać u Buchmachera, jak to będzie, tak powiem. Tylko skończę. Platforma może nie chce i, i, i generalnie nie tylko Platforma, ale rządząca koalicja, bo to są cztery partie, yy, nie chcą kończyć tego projektu, bo PiS wystawi order, yy, pierś do orderów. Ja uważam, że powinny być rzeczy, nie wiem, polska armia, to już się dzieje, pols polską, polska armia. Stary rząd się kłóci z nowym rządem. Kto właściwie, yy, 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 czy nowy rząd będzie kontynuował uzbrojenia. Jak nowy rząd będzie kontynuował uzbrojenia, i jak yy, to będzie dobre uzbrojenie, to stary rząd powie, że to właściwie ich zaczyna i tak dalej. I, yy, więc ja uważam, że powinniśmy odpuścić sobie, spo, jako społeczeństwo, nie powinniśmy dawać przyzwolenia na wypinanie piersi do orderów. Na wielkie projekty, które toczą się przez kilkanaście lat. A co będzie z CPK? Moim zdaniem, jakbym miał stawiać u Machera, to CPK zostanie e, przeprowadzony, natomiast zostanie to ogłoszone po wyborach samorządowych, dlatego że y, y, idzie to o grę y, gra idzie o kwestie polityczne w wyborach samorządowych, czyli. Wiele osób na Mazowszu, czy włódzkiem nie chce tego portu komunikacyjnego, dlatego że narusza ich żywotne, żywotne interesy. I oni w tej sytuacji będą głosować na tę, tę stronę sporu politycznego która daje im szansę na zrealizowanie tych e, ich żywotnych interesów politycznych w postaci zablokowania e, CPK. Więc to był mój statement, oddaję Ci głos. To ja kończę Twoją wojnę polsko-polską i chciałbym, żebyśmy troszeczkę wrócili też do historii, bo ponieważ to, o czym zaraz powiem, jest bardzo ważne w kontekście tego, co my chcemy robić. Po pierwsze tak, jako kraj powinniśmy mieć jakąś strategię rozwoju. Nie tylko strategię rozwoju, E, obronności, tak, ale też strategii rozwoju tego, jakim krajem chcemy być. Czy chcemy być krajem prostego wytwórstwa, czy chcemy być krajem wysokich technologii, czy też chcemy być krajem, przez który będzie przechodził chociażby część światowego handlu? Pamiętajmy, że dzisiaj e, my korzystamy tak naprawdę z ruchu kargo lotniczego tylko w kilku procentach. To jest ten kawałek tortu, który mamy, a możemy zasprawiać dużo więcej. I to też jest bardzo ważny czynnik tego, ile miliardów złotych rocznie przechodzi nam obok nosa. Ale żeby wrócić do tej historii, to pamiętajmy o jednym, że duże projekty infrastrukturalne to nie tylko jest wymysł e, lat 90. Już podczas pierwszej Rzeczpo drugiej, przepraszam, Rzeczpospolitej, w latach 20. zaczęliśmy budować chociażby port w Gdyni. I ten port, gdzie nie budował się wiele, wiele lat, i to nie było tylko za czasów oczywiście sanacji, później rządzonej po 26 roku twardą ręką przez marszałka Piłsudskiego, ale ta budowa zaczęła się wcześniej, jeszcze za czasów parlamentaryzmu polskiego. Kolejnym dużym projektem to był centralny okręg przemysłowy, który rzeczywiście miał na celu modernizację Polski. A dlaczego to było takie ważne? A to dlatego, że musieliśmy scalić. Trzy odrębne tak naprawdę państwowości. Tak, ponieważ tutaj Polska Rzeczpospolita borykała się z problemami scalenia ziem po rozbiorach i to było najważniejsze. Infrastrukturalnie połączenie poprzez chociażby linie kolejowe, drogi i inne rzeczy. I prawda jest taka, że z tym problemem borykamy się do dnia dzisiejszego. Nie mamy tak skomunikowanych dróg jeszcze, żebyśmy mogli powiedzieć, że Polska jest jednolitym organizmem. Widać jeszcze w różnych regionach, że to jest zabór rosyjski, austriacki, a tutaj pruski. I kończąc ten wątek, bardzo fajnie, że budujemy autostrady. Udało nam się zbudować gazoport. Tak? To są bardzo ważne rzeczy. Staramy się teraz na Bałtyku wykorzystywać możliwości, jakie mamy, ale też musimy się zastanowić nad tym, jak ten handel ma przez nas przebiegać. I tutaj dochodzimy do kwestii fundamentalnej. Czy my dzisiaj chcemy być tylko tanim portem przeładunkowym dla ludzi i latania sobie dla przyjemności lub biznesu po całym świecie? Czy chcemy korzystać z dobrobytu światowego handlu? A co nam to daje? Daje nam to możliwości, że możemy działać na dwie strony. Pierwsza strona, jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim, NATO, więc siłą rzeczy bardzo ważna jest nasza obronność. Ale z drugiej strony, bardzo mocno też Chińczycy lobbują za tym, żeby wejść do Polski i tutaj prowadzić biznesy. Więc wydaje mi się, że tutaj warto być lisem i lwem. Trzeba próbować z dwóch stron tutaj czerpać z dobrodziejstwa światowego handlu i tego, że jesteśmy jedną globalną wioską. Bo oczywiście konflikty konfliktami. Ale na koniec dnia najważniejsze są biznesy i interesy. I tutaj, jeżeli miałby być apel do rządzących, to zastanówmy się, to o czym wcześniej powiedziałeś, bardzo fundamentalna kwestia. Kim chcemy być za 10-15 lat jako Polska, jako kraj? Bo to jest fundamentalne pytanie, które musimy sobie odpowiedzieć, dlatego że czy projekt CPK, czy projekt elektrowni jądrowej to są projekty, nad którymi się musimy zastanowić, bo my dziś. Bardzo dużo będziemy inwestować w to, ale pojutrze będziemy z tego czerpać duże korzyści. I teraz jest pytanie do rządzących, czy są w stanie, tak jak powiedziałeś, wznieść się ponad te podziały, partykularne interesy najbliższej kampanii wyborczej i zaplanować coś, co zostanie po nich jako no, pewien symbol też tej transformacji Rzeczpospolitej. Myśleć dłużej niż w perspektywie najbliższych wyborów, tak? Czyli Polska dekady, a nie Polska e, kadencji. To chyba jest hasło, o ile się nie mylę, e, chyba Szymon Hołownia szedł, e, wchodził do polityki z takim hasłem, czyli myśmy, e, stąd nazwa jego partii, że myśmy w perspektywie dekady, dwóch dekad, a nie w perspektywie e, kadencji. Czyli namawiasz, mówiąc w skrócie, namawiasz Polskę, aby... Grała, jak to się ładnie mówi, na wielu fortepianach. No a kto, jak nie polska Ojczyzna Chopina, ma umieć odpowiednio grać na fortepianach geopolityki światowej? Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że mamy pozycję pivotalną w Europie. Jesteśmy pomiędzy dwoma dużymi, zawsze hegemonami i musimy tą sytuację wykorzystać. A co fajne jest tym wszystkim, że tych przyjaciół największych mamy daleko od siebie. Bo czy Stany Zjednoczone czy Chiny są na tyle daleko, że tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby czerpać z dobrodziejstwa, e, jakby, obydwu synergii e, tych polityk? Ale jeszcze kończąc wątek, bo powiedziałeś o Hołogni, który był tutaj e, zdecydowanym przeciwnikiem portu e, CPK, o którym e, mówił e, tutaj wcześniej, e, jak, jak widziałem jego, jego wypowiedzi, to. Ja, z racji wykonywanego, wykonywanego zawodu, chciałbym tutaj wrócić do kwestii, jakie błędy popełniono e, i dlaczego e, ta narracja dotycząca CPK jest, tak, bardzo, jest bardzo negatywna. Tak, no, jest bardzo Szanowni ważne. Państwo, jeżeli zaczynamy największy, naprawdę największy projekt oprócz elektrowni jądrowej w Polsce modernizacyjny nasz kraj, od tego, że mówimy, że będziemy na przykład zamykać Okęcie. Albo na przykład mówimy o tym, że no, dzisiaj to już, Modlin, nie ma sensu, będziemy budować radą przejściowo, czyli ten Duoport Warszawski, dopóki nie wybudujemy CPK, czyli od negatywnej narracji zaczynając, nie możemy zbudować później porozumienia społecznego dla danych projektów. To jest, to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, którą już powiedziałeś, ale ona jest też fundamentalna, że zawłaszczamy, zawłaszczamy ten projekt. Co prawda PiS wszystko nazywał, że jest narodowe, ale to było ich. Natomiast musimy zmienić... Narodowe, czyli pisowskie, Musimy roi, zmienić tą narrację, ponieważ rzeczywiście narra to są projekty, które są bardzo ważne, natomiast je trzeba dobrze komunikować. I myślę, że tutaj grzech pierworodny w ogóle pomysłu CPK w Baranowie to była słaba komunikacja na początku tego projektu, po co w ogóle to mamy robić i dlaczego na przykład tutaj też nie mówimy o tym, jakie korzyści Polska będzie odnosiła, chociażby tutaj z ruchu cargo, tak? czyli ruchu przewozów towarowych. Wiesz dlaczego? To jest temat mi obcy pod, pod względem merytorycznym CPK, dlaczego nie chciałem się merytorycznie o nim wypowiadać. No właśnie dlatego, nie wiem, przypomnij mi, to jest 2017-2018 rok, chyba 2017, kiedy powstała ustawa o, o c, ubudowie CPK. Nie działo się nic w dyskursie. Znaczy, dyskurs publiczny, debata zaczęła się miesiąc temu, po przejęciu władzy przez koalicję 15 października, po tym jak zaczęto mówić, że może teraz się trzeba przyjrzeć. W ogóle zaczęła się. Ja uważam, że sama zapowiedź e, przyjrzenia się e, CPK przez nową koalicję jest bardzo dobra. Ja nie mówię o decyzji, jaka będzie. Ale to, że ktoś powiedział, że się temu przyjrzy, spowodowało, że my zaczęliśmy od nie wiem, miesiąca, dwóch dyskutować o tym. Wcześniej, przez parę lat, w ogóle nie dyskutowaliśmy o projekcie, na który jako Polska, no przecież z pieniędzy podatników, bo cytując, Taczer, rząd nie ma własnych pieniędzy. Oczywiście. Mieliśmy wydać 100-150, a prawdopodobnie, mając na uwadze, jak wyglądają inwestycje i jakie zapasy trzeba robić, pewnie około 200 miliardów złotych. Mieliśmy wydać gigantyczne pieniądze i mnie mierziło to, że nie było o tym żadnej dyskusji. Ja szukałem. E na przykład danych, bo nie wiedziałem, dlaczego za te w 2040 roku chyba przepustowość CPK miała wynosić 60 milionów, czyli chyba więcej niż przepustowość, mogę się mylić, ale wydaje mi się, więcej niż przepustowość obecnie portów Szanghaju. Ja sobie myślałem a właściwie, no jakim cudem i szukałem odpowiedzi, myślałem, że ktoś, przygotowując taką inwestycję, Przygotował również wyliczenia, że będą raporty, e, analizy, że to zostanie z, e, e, zakomunikowane społeczeństwu w sposób odpowiedni, bo pamiętajmy, znaczy, ja zgadzam się, znaczy zgadzam się z narracją, że ma to być wielka szansa rozwoju cywilizacyjnego. Słucham, co się mówi na ten temat, nie mam własnego zdania, ale słucham i przyjmuję te argumenty. Ale to jest po jednej stronie. Ale pamiętajmy, że budżet nie jest z gumy i mamy wydać na to gigantyczne środki. Więc skoro tak gigantyczne środki mają być wydane, to ja, jako obywatel, jako podatnik, który na to wszystko płaci, chciałbym wiedzieć, że to zostało nie dwa, nie trzy, ale dwieście razy sprawdzone na wszystkie strony, a ja takiego poczucia nie miałem. I dobrze, że teraz zaczyna się o tym dyskutować, ale tak jak mówisz, koncepcja koncepcją być może jest słuszna. Być może to daje szansę rozwoju cywilizacyjnego Polsce, nawet słuchając tych dyskusji, nawet ku temu się skłaniam. Tak? Dyskutując chociażby z tobą, gdzie, gdzie, gdzie masz na ten temat, no po prostu interesujesz się tematem, więc masz dużą wiedzę. Natomiast też zgadzam się, że to była całkowita porażka. Komunikacyjna I, i nauczmy się na przyszłość lepiej komunikować wielkie projekty, bo to nie jest ostatni wielki projekt, który czeka nasz umiłowany kraj, naszą drogą Rzeczpospolitą. Jest ich więcej i będą, będą na przyszłość. Nie chcę nawiązywać do elektrowni atom, jądrowej, bo jak słyszę, elektrownia jądrowa, znaczy ja już nie chcę dyskutować. Znaczy to, że my w 2024 roku dalej dyskutujemy o elektrowni jądrowej w Polsce. To jest, to jest wstyd. Yy, powinniśmy ją mieć 30 lat temu. Nie dyskutujmy o niej, po prostu ją zbudujmy. To może tak, kończąc ten wątek, yy, jeżeli mówisz tu już o gigantycznej skali tego projektu, to chciałem powiedzieć tak, że oprócz tego, że musimy zbudować Centralny Port Komunikacyjny, infrastrukturę, musimy do tego dołożyć sieć dróg, która musi zostać skomunikowana z największymi miastami Polski. Musimy dokończyć Zewnętrzną obwodnicę Warszawy, która będzie ten ruch dalej e, pchała w stronę e, wielkiego hubu komunikacyjnego, jakim jest CPK, e, oraz stworzyć do tego linie kolejowe, kolej, a właściwie kolej. linie i koleje e, wielkich prędkości. I tutaj wszyscy mówią, że o ile z budową portu CPK sobie poradzimy, to być może tym e, piętą Achillesową tego projektu może być Rozprowadzenie ruchu pociągowego, coś, co jest kolejowego. Ważniejsze, no coś, co jest ważniejsze. Mamy równinny kraj. No. Jak możemy pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej, ta, bardzo ważnej rzeczy: euro transportu powinno iść właśnie przez kolej. Mamy idealny kraj. Mamy kolejną, kolejną gigainwestycję, o której się zapomina, a ona jest na granicy z Białorusią, w miejscowości Małaszewicze, a to jest port przeładunkowy. I cała gra idzie po to, żeby. Jeżeli mamy coś już łączyć z czymś, no to te Mała muszą być, po pierwsze połączone z tym CPK, żeby ten ruch chodził w różne strony: wschód, zachód, północ, południe, tak poprzez właśnie integrację tych ciągów komunikacyjnych, e, komunikacyjnych w postaci e, lotniska, lotów e, i tutaj kolei ko tych kolei e, i kolei szybkich prędkości. Więc Pamiętajmy, to jest gigantyczna inwestycja, która totalnie o. zmieni ruch komunikacyjny w całym kraju. Okno na, o, na nowy jedwabny Bez szlak. Tak. Nowy jedwabny szlak, którego koncepcja no, została postawiona pod znakiem zapytania właśnie przez y, tą y, wojnę Rosja-Ukraina. Dlatego wszyscy, którzy mi tak mówią, że ta wojna to jest tak naprawdę na rękę Chiną, to ja im mówię, że. Spokojnie. Nie mówię, że Chiny na niej nie zyskują, natomiast du dużo na niej tracą, dlatego że wszystko szło w odpowiednią stronę przed tą wojną dla Chin. Chiny miały tę koncepcję odwrócenia transportu mm, światowego. No i tu, tu będę nawiązywał do mm, geopolityków polskich, tak, że liczą się, liczy się kontynent eurazjatycki tylko i transport. I albo transport idzie przez kontynent, albo idzie przez oceany. Na oceanach panują Stany Zjednoczone i co by kto nie mówił, nie zapowiada się, aby akurat na oceanach w przeciągu najbliższej dekady czy dwóch coś się zmieniło. E no więc Chiny sobie pomyślały, nie będziemy walczyć na oceanie z ze Stanami Zjednoczonymi. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo kiedyś. To będziemy dawno musieli temu Chiny, wrócić do tego Chiny tematu. Chiny podjęły tak. decyzję, że rozwijają się wewnątrz, czyli postawiły na kontynent zamiast na ocean i to był ich gigantyczny błąd, z którego teraz dopiero wychodzą, ale to jest. Znaczy, to jest ja rozmocane... nie zgodzę się z Tobą, że to jest gigantyczny błąd, dlatego że najpierw musisz mieć infrastrukturę wewnątrz, ale nie, ja nie mówię, żebyś nie, mógł wyjść yy, na zewnątrz. Ale to ja, to nie jest... mówię, nie, ja nie mówię no to... o ostatnich latach. Ja mówię. O um, ostatnich stuleciach, tak, czyli powiedzmy wiek XVI-XVII, kiedy Chiny się zamykały, ale to jest od, od, odrębna kwestia. Natomiast, tak, jest walka pomiędzy koncepcją, właśnie, transportu oceanami, trans, który jest aktualny, i Chinami, które chciałyby to odwrócić jako transport lądowy. Zgadzam się z Tobą, że powinniśmy grać na wielu fortepianach, tylko ja tradycyjnie będę zajmował takie Pozycje jednak y, y, sinosceptyczne i będę sceptyczny co do y, bardzo bliskiej współpracy z Chinami. Musimy być w tym naprawdę bardzo, bardzo ostrożni. A ja bym chciał troszeczkę, żeby to było nasze kredo też państwa żebyśmy trochę jak Brytyjczycy tak, pomyśleli sobie, że nie mamy wiecznych wrogów, wiecznych przyjaciół. I tak samo w gospodarce, żebyśmy jednak korzystali z dobrodziejstwa tego, co nam daje los. A dziś los nam pokazuje, że jest szansa ugrać i z jednej, i z drugiej strony. I pamiętajmy, że Chiny tutaj mogą być języczkiem uwagi. No chyba na więcej czasu nam dzisiaj nie wystarczy, poruszyliśmy... Kilka wątków, do kilka, których chyba będziemy musieli wrócić. Będziemy musieli wrócić, bo to jest bardzo ciekawe i kończąc to y, powiedzenie brytyjskie, mamy tylko wieczne interesy. No i chyba naprawdę na więcej czasu nam nie wystarczy. Ja jeszcze sprawdzę, czy mamy jakieś nowe informacje odnośnie śmierci y, Nawalnego, bo od tego zaczęliśmy, natomiast nic więcej się nie pojawia i to będzie. No od tej informacji zaczęliśmy i tą informacją kończymy. To jest smutna wiadomość o tyle, przede wszystkim, że no, to jest jakieś zaostrzenie, zaostrzenie kursu w Rosji, a ja będę uważał, że jednak głównym zagrożeniem dla Polski jest i od wieków, Akurat była państwowość rosyjska i powinniśmy bardzo e, uważnie patrzeć na to, co dzieje się w Rosji. A w Rosji dzieje się źle, bo i to bezpośrednio oddziałuje na nas. Szanowni Państwo, jak Chińczycy mówią, obyś żył w ciekawych czasach, każdy tydzień przynosi. Każdy tydzień przynosi nowe wiadomości, nowe ciekawe rzeczy ze świata polityki i nie tylko. A za dziś dziękuję Państwu Karol Wenus, i Jakub zadrożny.